Istnienie piekła jest prawdą naszej wiary. Szatan istnieje. Tylko modlitwą różańcową można go pokonać. Różaniec jest najpotężniejszą bronią odpędzającą demony. Poza tym różaniec Maryi ma wielką wartość nie tylko jako narzędzie do pokonania tych, którzy nienawidzą Boga i wrogów religii, ale również dlatego, że zachęca, podtrzymuje i przybliża do naszych dusz cnoty ewangeliczne. Zarówno sam różaniec, mimo iż jest narzędziem materialnym, jak również fakt, że święci posługiwali się nim, aby spętać szatana i wydalić go z ciała opętanego, jest przerażający dla diabła, co poświadcza wiele historii. Uzbrój się w broń Boga, różaniec święty, a zmiażdżysz głowę diabła i nie ulegniesz żadnym jego pokusom. Zawsze odmawiajcie różaniec, róbcie to tak często, jak tylko jest to możliwe. Szatan zawsze próbuje zniweczyć tę modlitwę, lecz nigdy tego nie osiągnie. To jest modlitwa tego, który jest Panem wszystkiego i wszystkich. A Matka Boża nauczyła nas tej modlitwy, jak kiedyś Pan Jezus nauczył nas Ojcze Nasz. Różaniec jest potężną bronią, by zwyciężyć szatana, pokonać pokusy, zdobyć serce Pana Boga, otrzymać łaski od Matki Bożej. Różaniec jest przedłużeniem Zdrowaś Maryjo, którym można uderzyć, zwyciężyć i zniszczyć wszystkie piekielne moce. Ledwie się obudzisz, nie pozostawiaj ani sekundy szatanowi. Zaczynaj odmawiać różaniec, nawet wtedy, gdy pracujesz, myjesz naczynia czy cokolwiek innego robisz, bo wtedy nie dajesz miejsca szatanowi, żeby pracował w twoich myślach, a poza tym kroczysz w wolności i zawsze jesteś spokojny. Kochajcie Maryję i starajcie się, by ją kochano. Odmawiajcie zawsze jej różaniec i czyńcie dobro. Dzięki tej modlitwie szatan spudłuje swe ataki i będzie pokonany, i to na zawsze. Jest to modlitwa do tej, która odnosi triumf nad wszystkim i nad wszystkimi. Jedno tylko Zdrowaś Maryjo, dobrze powiedziane, wstrząsa całym piekłem. Zdrowaś Maryjo, odmówione dobrze, to jest z uwagą, nabożeństwem i skromnością, według świętych jest wrogiem szatana, bo zmusza go do ucieczki, młotem, który go miażdży, uświęceniem duszy, radością aniołów, melodią predestynowanych, pieśnią Nowego Testamentu, przyjemnością Maryi i chwały Trójcy Przynajświętszej. Uzbrójcie się bronią Boga, uzbrójcie się w różaniec, a zmiażdżycie głowę szatana i pozostaniecie niewzruszeni wobec wszelkich jego pokus. Wszystkim walczącym ludziom Kościół wkładał do ręki różaniec święty. Najwybitniejsi papieże odsyłali walczących z mocami ciemności do różańca. Różaniec jest bronią w dzisiejszych czasach. Dajcie mi armię modlących się na różańcu, a podbiję świat. Niektórzy ludzie są na tyle głupi, że myślą, iż możliwe jest życie bez Maryi. Kochaj Madonnę i odmawiaj różaniec, bo to broń przeciwko złu dzisiejszego świata. Wszystkie łaski, które daje nam Bóg, spływają przez błogosławioną Maryję. Idź do Madonny, miłuj ją. Zawsze pamiętaj o modlitwie różańcowej. Odmawiaj ją dobrze tak często, jak tylko możesz. Najważniejsze, byś modlił się duszą. Nigdy nie męczył się modlitwą. Różaniec porusza serce Boga i pomaga otrzymać potrzebne łaski.
Różaniec to potężna broń. Używaj jej, a zaskoczą cię skutki. Powiedz w czasie różańca, niech będzie błogosławiona Maryja, która poprzez swoją niezmienność oczyszcza nas, ciągłych grzeszników. Dla inteligentnych ludzi, którzy traktują naukę jako broń, różaniec powinien być najbardziej przydatnym narzędziem. Ten pozornie nudny sposób jest błaganiem dzieci do matki, niszczy każde ziarno próżności i dumy. Zawsze odkładacie modlitwę różańcową na potem, w końcu nie odmawiacie jej, ponieważ chce się wam spać. Co jeśli nie będzie innego razu? Módl się wszędzie, nawet na ulicy. To pomoże ci czuć stałą obecność Bożą. Różaniec to broń pozwalająca zwyciężyć demony i utrzymująca cię z dala od grzechu. Jeśli pragniecie, by w waszych sercach, domach, krajach zagościł pokój, gromadźcie się wspólnie i odmawiajcie różaniec, zawsze bez względu na to, jak jesteście utrudzeni. Różaniec jest książką dla niewidomego, która ukazuje największą tragedię miłosną w dziejach świata. To historia, która wtajemnicza ludzi i daje wiedzę o wiele ciekawszą niż ta przekazywana przez drugą osobę. To książka dla starych, doświadczonych przez życie, którzy ignorują to, co złe na świecie, a otwierają się na prawdę. Moc tej modlitwy jest nieopisana. Najlepsza i najbardziej skuteczna forma modlitwy to różaniec, pomagająca osiągnąć życie wieczne. To lekarstwo na zło, najważniejsza z łask otrzymanych od Boga. Nie ma korzystniejszej modlitwy. Nikt nie może trwać nieustannie w grzechu, jednocześnie odmawiając różaniec. Trzeba wybrać albo jedno, albo drugie. Najświętsza Maryja Dziewica w czasach, w których żyjemy, nadała tej modlitwie szczególną wartość. Niezależnie od tego, z jakimi problemami się borykamy, stałymi bądź tymczasowymi, czy dotyczą życia publicznego czy prywatnego, każdy z nich może rozwiązać różaniec. Nie ma trudności, która nie zostałaby wyjaśniona przez tę modlitwę.